Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem Kusa. W dzisiejszym odcinku właśnie, tak jak widzicie, założyłem nowe konto i będziemy grać. Zaczynamy właśnie tym odcinkiem oficjalne serię od zera do mastera. I w tej serii właśnie będziemy szli, tak jak też wspominam, od zera do mastera. Może też z tej gry będą się... ale mi się język dzisiaj plącze. Możliwe, że będą teraz z tej gry też się pojawiać live'y, ale to wszystko jeszcze sobie na spokojnie przemyślimy. Klikamy OK. 5-sekundowa skrzynka, zobaczymy co nam dropnie. Mam nadzieję, że jakaś spoko. Aha. Halo internet, raz, dwa, trzy, halo. Archerki, strzałki i knight. Bardzo fajnie. No halo. O, ulepszymy sobie od razu te wszystkie karty, ponieważ tymi kartami będziemy grać bardzo długo. Przynajmniej ja bym chciał grać bardzo długo. I gramy battle. Halo, a ty do czego knighta? Archerki by się... No okej. Teraz wystawimy sobie przed to Gianta. I no. I teraz czekamy. Tak naprawdę. Teraz wrzucamy sobie minionki. No i czekamy, bo tak naprawdę wygraliśmy, bo to jest body, a boty są drętwe, więc... A w dzisiejszym odcinku sobie przejdziemy po prostu całego training campa, polepszamy sobie karty, zrobimy mniej więcej zarys i to będzie na tyle w sumie w tym odcinku. I no, następny odcinek już będzie, jak będziemy sobie na pierwszej arence, więc no, stawiamy sobie skrzynkę, lecimy z kolejną walką i tak, lecimy z Giantem. Nie wiem, dlaczego nie można wystawiać za wieżę tych kart. O, nawet zatrzymali mi Gianta, fajnie, fajnie. Te archerki nam wyczyszczą te gobiny. I wystawiamy minionki. I kolejna walka wygrana tak naprawdę z botem. Czy czyścić to? Nie będę tego czyścił, wystawię knighta po prostu i dostawię kolejne archerki i powinno być to wygrane już z palcem w nosie. Ponieważ te archerki będą walić strasznie mocno. I odbijać wieżę. Wow, bot się broni, niesłychane. Rzucimy fireballa na dobicie, nawet nie zdążył tam dolecieć i wygrywamy kolejną walkę. No. Dobra, poczekajmy już. O, odblokowaliśmy muszkieterkę. Bardzo fajnie, ulepszymy sobie minionki. Lecimy, kolejna skrzynka. Odblokowaliśmy sobie transa i przepięknie. Lecimy po kolejnego wina. Archerki. Czekamy. Czekamy. Giant. I do tego trans. Combo chyba wszystkim bardzo dobrze znane graczom, którzy już chociaż trochę grali w Clash Royale. Nie. Więc w ogóle mamy knighta na drugim poziomie. Na szóstym poziomie mam Trance'a? A bo to epic jest, dobre. Trochę zdziwiony byłem. A przecież jak jest common, to ma się level pierwszy. Jak jest rare, a jak się nazywać chcę? Kosa 3. To jest moje trzecie konto. Moje drugie konto to jest Challenger 3. Pokażę wam kiedyś na pewno. O, ulepszymy sobie Fireballa. I lecimy z kolejną walką. Tak naprawdę. I tak, mamy Gianta, Knighta. Dobra. Pójdźmy sobie z Giantem. Archerkami. O kurczę, czy on nam dotknął Kinga? Co? Co
to był za randomowy fireball? Nie wiem, wystawmy sobie minionki. I Knighta przed to. Kurczę, wybronimy Giant'a. Co jest? Halo, panie trainerze Timu. Najlepszy chyba trener na razie, jaki mi się w życiu trafił w tej grze. Nie przejmujmy się tamtymi... O kurcze, ciekawe zagranie, ciekawe. Ja się na razie nie przejmuję tamtymi archerkami, polećmy na całość. Jak ten Kainz uderzy, to już będzie koniec. Tak jak mówiłem. Więc no, otwieramy skrzynkę, wbijamy tutaj naprawdę pierwszą arenę. I no. Mamy level up. Drugi poziom. Pierwsza arena. Pierwsza 33 godzinna skrzynka. O nie, jednak tylko 90 minut. A, bo wbiliśmy arenę. Dobra. I teraz otwieramy sobie. O, blokowaliśmy Fire Spirity. Lecz nie będziemy nim grać. To jest pierwszy błąd, jaki robią gracze, że biorą nowe karty do deku, a najlepiej sobie ulepszać te wszystkie karty. Zobaczcie, ile ten dek kosztuje. 3-8. Jeśli ulepszycie sobie te wszystkie karty na maksa, to będzie potężny dek. Zaufajcie mi. I na razie będziemy grać tym dekiem. Pierwsza arena. I na razie zostawmy tą pierwszą arenę. I widzimy się w następnych odcinkach. Yo!